Rezerwy Radomiaka Radom występują obecnie w Tymex Lidze Okręgowej. Początek sezonu w wykonaniu Zielonych był mocno nieudany. Radomiak przegrał wszystkie 4 mecze i jest jedyną drużyną, która jeszcze nie zdobyła ani jednego punktu. W związku z tym zarząd podjął decyzję o zmianie szkoleniowca. Patryk Wolski ma 28 lat, od kilku miesięcy jest związany z Akademią Radomiaka Radom. Kilka tygodni temu, wraz z rocznikiem 2005, świętował awans do Ekstraligi. W przeszłości był też szkoleniowcem Centrum Radom. Jako piłkarz występował m.in. w Lechu Poznań czy Radomiaku Radom. Piłkarze odbyli już pierwsze zajęcia pod wodzą nowego trenera. Wolski zadebiutuje na ławce już w najbliższym meczu pucharowym z klubem sportowym Warka.